Stypendyści i wolontariusze Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z Podkarpacia przygotowują się do 16 Dnia Papieskiego. Będzie obchodzony w niedzielę pod hasłem Bądźcie świadkami miłosierdzia. Kluczową jego częścią jest publiczna zbiórka na rzecz stypendiów dla zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Już jutro wolontariusze wyruszą z puszkami na ulice podkarpackich miast. Tę grupę stypendystów Papieskiej Fundacji tworzą studenci rzeszowskich uczelni. Pochodzą z wielu odległych miejscowości Podkarpacia, z niezamożnych rodzin. Bardzo dobre wyniki w nauce nie stanowią dla nich żadnego problemu. Sami też dzielą się wiedzą z innymi. Każdy z nas udziela się wolontariacko. Pomagamy na przykład udzielając korepetycji albo na przykład w jakichś kołach naukowych, ucząc na przykład młodsze roczniki. Kiedy trzeba, pomagają też starszym, samotnym i chorym, bo bycie w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zobowiązuje do pracy na rzecz innych ludzi. To wdzięczność za to, że darczyńcy pomagają im w fundowaniu corocznych stypendiów papieskich. Dzięki stypendium opłacam sobie dojazd na uczelnię, czy potrzebne kursy, korepetycje, nawet zakup niezbędnych podręczników. Stypendium jest ogromną pomocą materialną, ale nie tylko. Ma także wymiar duchowy, ponieważ właśnie fundacja bardzo dba o tego naszego właśnie ducha. Rzeszowscy stypendyści już pobrali puszki do publicznej zbiórki. Będą ją prowadzili od piątku, ale kulminacyjnym dniem będzie niedziela. Wtedy kwestować będą przed wszystkimi kościołami w regionie i na ulicach. W tym roku hasłem Dnia Papieskiego są słowa Bądźmy świadkami miłosierdzia. Myślę, że chociażby ta zbiórka, która przy okazji Dnia Papieskiego jest prowadzona dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, z małych miasteczek, z małych miejscowości, jest namacalnym dowodem tego, że praktykujemy to miłosierdzie. Na Podkarpaciu papieskie stypendia dostaje około 200 uczniów i studentów, najwięcej w archidiecezji przemyskiej. Są to kwoty od 310 do 600 zł miesięcznie. Dzień Papieski to nie tylko zbiórka, jak jest często kojarzona, to oczywiście też mnóstwo innych towarzyszących inicjatyw. No w tym roku zaczynamy, tak jak w poprzednich latach, od piątku, zaczynamy od 9 w piątek pielgrzymowaniem po kościołach Rzeszowa. Młodzi z diecezji rzeszowskiej zapraszają też w sobotę na rzeszowski rynek do wspólnego odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia, a w niedzielę do katedry i parku papieskiego na msze i koncerty.